Niech g będzie funkcją określoną na liczbach rzeczywistych, oraz niech g', pochodna funkcji g, będzie dana wzorem g', od x równa się x kwadrat podzielone przez x minus 2 do potęgi trzeciej, w których przedziałach g jest funkcją rosnącą. Czyli pytają nas tutaj, kiedy g jest funkcją rosnącą, ale nie dają nam w ogóle funkcji g. Jedyne co nam dają, to nam, to nam dają wzór pochodnej tej funkcji, g', no ale to nam w zupełności wystarczy, dlatego, że żeby określić, kiedy funkcja jest rosnąca, to musimy sprawdzić, kiedy jej pochodna jest dodatnia, kiedy pochodna jest większa od zera. No, żeby sprawdzić ten warunek, no to musimy po prostu zająć się tą pochodną. No jest wiele różnych sposobów postępowania, jak tutaj można sprawdzić, kiedy ta pochodna jest większa od zera, no ale zróbmy to tak systematycznie. Znajdźmy punkty krytyczne tej pochodnej. To są takie punkty, których... Pochodna może zmieniać znak. Punkty krytyczne, czyli to są takie, kiedy pochodna jest równa 0, lub druga możliwość, kiedy pochodna jest nieokreślona. Jest nieokreślona. Wtedy, kiedy jest nieokreślona, też może, może zmieniać znak. Nie tylko wtedy, kiedy jest równa 0. Czyli takie są dwie możliwości: albo ta pochodna jest równa 0, albo jest nieokreślona. No to popatrzmy, kiedy pochodna jest równa 0 w tym konkretnym przypadku? No wtedy, kiedy licznik się zeruje. Czyli wtedy, kiedy x kwadrat jest równe 0. x kwadrat jest równe 0, czyli x jest równe 0. Dla x równego 0 zeruje się licznik, zeruje się pochodna. Czyli to jest jedyny taki punkt, kiedy pochodna się zeruje. A kiedy ta pochodna jest nieokreślona? No wtedy, kiedy mianownik się zeruje, czyli wtedy, kiedy x jest równe 2. Wtedy jest nieokreślona. No to teraz może, możemy te punkty na osi liczbowej zaznaczyć, te punkty krytyczne. Narysuję tutaj oś liczbową. O. Zaznaczmy te punkty. Tutaj będzie tak: będzie 0, 1, 2, minus 1, minus 2. No i nasze punkty krytyczne to będzie 0 i 2. To są nasze punkty krytyczne. O, możemy tutaj jeszcze dorysować trójkę, jakie jest miejsce. O. Czyli mamy teraz trzy przedziały, na jakie dzielą te punkty krytyczne oś liczbową. Zajmiemy się tymi przedziałami po kolei, każdym oddzielnie. Weźmy najpierw ten przedział tutaj na lewo od zera. Czyli weźmy ten przedział od minus nieskończoności do zera. I sprawdźmy, jaki jest znak tej pochodnej w tym przedziale. No to weźmy jakąś liczbę, na przykład minus jedynkę. Jak podniesiemy minus jedynkę do kwadratu, no to licznik będzie dodatni. Bo cokolwiek podniesiemy do kwadratu, będzie dodatny. A mianownik, mamy tutaj minus 1, odjąć 2, to będzie minus 3, czyli to jest liczba ujemna. Jak tu mamy x liczbę ujemną i odejmiemy tutaj od tego jeszcze 2, no to to będzie liczba ujemna. podniesiona do trzeciej potęgi, nadal będzie ujemna, czyli mianownik będzie ujemny. Jak coś dodatniego podzielimy przez coś ujemnego, no to dostaniemy ujemny wynik. No to zapiszmy to sobie. Tu wytrzemy, żeby potem jeszcze raz przeanalizować. Czyli tutaj, w tym przedziale, ta pochodna jest ujemna. Dobrze, teraz następny przedział. Następny przedział od 0 do 2. Przypominam, że tylko w tych punktach krytycznych funkcja może pochodna, może zmienić znak, dlatego wiemy, że w każdym z tych przedziałów Znak jest stały, dlatego wystarczy rozważyć każdy, każdy z tych przedziałów oddzielnie. No to w tym przedziale weźmy sobie jakąś liczbę, na przykład jedynkę. 1 do kwadratu to jest 1, czyli licznik jest dodatni w tym przedziale. W mianowniku mamy 1 odjąć 2, minus 1, czyli jak weźmiemy jakiegoś x z tego przedziału, no to to będzie liczba ujemna, podniesiona do trzeciej, i nadal będzie ujemna, czyli mianownik będzie ujemny w tym przedziale. Znowu liczba dodatnia podzielona przez ujemną, Da nam wynik ujemny. Czyli w tym przedziale od 0 do 2 pochodna jest mniejsza od zera znowu. No to został nam jeszcze jeden przedział. Tutaj na prawo od dwójki, czyli ten przedział tutaj. No to zastanówmy się, jak jest w tym przedziale. Czyli mamy przedział od 2 do nieskończoności. No to weźmy jakąś liczbę. Na przykład 3, 3 do kwadratu to jest. 9 to jest liczba dodatnia. No zresztą ten licznik tutaj zawsze jest dodatni. Poza zerem, oczywiście. Czyli to jest oczywiście znowu dodatnie. No a mianownik. Jak wezmę liczbę 3, czy jakąkolwiek inną większą od dwójki, no to 3 odjąć 2, czy jakakolwiek liczba większa od dwójki odjąć 2, to będzie dodatnia liczba i podniesiona do trzeciej potęgi nadal będzie dodatnia, czyli mianownik będzie dodatni wtedy w tym przedziale. Czyli widzimy, że w tym przedziale nasza pochodna jest. Czy tutaj pochodna jest dodatnia w tym przedziale. No więc to jest rozwiązanie naszego zadania. Bo pytali nas, kiedy funkcja jest rosnąca, no to rosnąca jest wtedy, kiedy pochodna jest dodatnia, czyli rozwiązaniem jest przedział od dwóch do nieskończoności, lub czyli możemy napisać, że x należy do przedziału od dwóch do nieskończoności, lub możemy napisać, że x musi być większe od dwóch, to jest równoważny opis tego przedziału x musi być większe od dwóch. To jest rozwiązanie tego zadania.